Cześć wszystkim. No, posiadam przyciąg Baldur's Gate 3. Nie wiem, co nas czeka za tymi drzwiami. Ale pewnie będzie ciekawie. A więcej tajemniczych rzeczy. Podest, domyślam się, że to on będzie kierował nas do Cazadora. Dolne miasto i górne miasto. Wygląda jak gabinet samego głównego zainteresowanego. Plan przyjęcia. Ten notatnik wygląda na brudnopis, w którym Chambellan Dufay planował zgromadzenie Cazadora w sali balowej posiadłości. Gości podzielono na dwie kategorie zaproszonych oraz tych, którzy zjawili się mimo woli. Tym drugim zgotowano rozrywkę po wielokroć bardziej złowieszczą niż pierwszym. Poniżej znajduje się ostatni wpis. Mistrz zażyczył sobie, aby przyjęcie było wyjątkowe, cytując: ma to być ostatnia wieczerza, będzie to dla mnie największa próba, ale raczej nic mnie nie zaskoczy. Goście pewnie już nie mogli się doczekać zarówno ci zaproszeni, jak i mimowolni. Tyle? Nic więcej tutaj nie ma? Dobra. No to schodzimy. Stand on a clean metal platform. A beautiful but antiquated elevator. There are some scuffs to show its age, signs of things dragged onto it over the years, but it seems to be in good working order. No to jedziemy. Lochy Cazadora. To może być większa miejscówka niż przypuszczałem. Cokolwiek zawieszony jest w tych klatkach. Pewno nie jest to miłe odczucie. Patrzmy te boczne drzwi. Wygląda na to, że klatki są puste, przynajmniej teraz. Brama krypty. Tutaj też brama krypty. Grobowy zakrzep. Will, ostatnio dosyć dobrze otwierasz drzwi. Just like the door to the ballroom upstairs, this door features no keyhole, but does have an indentation for a signet ring. Czy już sygnet szarów? The ring slots perfectly into place, and the door opens, assailing you with pungent, musty air. Looking ahead. Podajmy najpierw może te boczne drzwi. Then through. Na to, że lokacja jest wielopoziomowa. Just like the door to the ball, the ring. Nóż. Co my tu mamy? Kład sił we wrotach Baldura. Gildia Tajni Władcy Wrót Baldura, list do Mera
Merel Alikram, sądzę, że jak mówisz, masz powody do dumy z rozkwitu wampirzego kręgu. W twoim mieście naturalnie Adhkalta, to miasto z Baldur's Gate 2, jest bardziej homogeniczne niż Wrota Baldura. Napotkasz w nim mniej trudności ze strony innych frakcji i stróżów prawa, ale i przyjmij moje wyrazy uznania za postępy, jakie poczyniłeś. Ciesz się sukcesem, póki możesz, Alkamie, bo obawiam się, że wkrótce przyćmi go mój triumf we Wrotach Baldura. Jestem u progu długo planowanej transformacji, która całkowicie zmieni zasady gry. Zbyt długo zdecydowałem się być jedynie wampirzem lordem, jednym z głównych miast, podczas gdy mogę być kimś znacznie potężniejszym i to osiągnę. Ale to wszystko, co powinienem na ten temat, młody Alkamie? W końcu nie możemy zdradzić niespodzianki przedwcześnie. Kazador Szar. On the pillow rests a skull with a scroll clamped in its bony jaws. The skull's empty eye sockets flare with an eldritch gleam. You feel invited somehow to witness the skull's memories. It seems urgent. Wspomnienia zamknięte w czaszce zbierają niczym fala przypływu. Pozwól jej się ogarnąć. The skull is all that remains of the vampire Velios. He turned Cazador, gave him the gift, and then taught him the rules of vampiric existence. Skup się na wspomnieniu, jaka była pierwsza lekcja Veliocha. 50-50? Nie, zużyję na to. And Belioth recalls when Cazador reached out to a former friend. His punishment was to watch as Velioth drained his friend dry. Dobra. Że tym razem się uda? Velioth's second lesson is that power comes from solitude. To share with others is to be weak. And to be weak is to fail and die. Velioth recalls when Cazador rebelled against him. Cazador suffered 11 years of impalement because he failed. To była trzecia lekcja? The shock of impalement allow your focus to waver. And Velioth's work. Velioth recalls Cazador, his lessons learned, killing him in the rite of perfect slaughter. How they both laughed. Velioth recalls Cazador boiling the flesh from his skull, and then, to mock him, clamping his schooling scroll in Velioth's jaws. The skull's eyes flash a final time, and its jaws sag open. The scroll with all of Cazador's rituals is yours. Velioth is no more. Zwój czarnej mszy. Rytuał bluźnierczego wyniesienia. Dostarcz mu 7000 dusz, z których każda nosi piekielny znak, uwolnisz się z Kaidan, poznasz prawdziwą moc. Dostarcz duszę, wypowiedz słowa. Swój z imionami. Nazwiska, tysiące nazwisk, wiele z nich znajomo dla każdego wrotanina, choć niektórzy z nich na początku listy należą do rodzin, które już dawno wymarły. Jest to lista nazwisk ludzi sięgająca wiele wieków wstecz, ale obejmujące dzień dzisiejszy. Medytacje władcy wampirów. Nie. Strzał magicznego przerwania. Przerywa koncentrację celu Iciuszego. Fajne. Dobra, bardzo miłe towarzystwo.
mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli ich wszystkich pozabijać. Moglibyśmy zeskoczyć na dół. Ale nie wiem, czy jest potrzeba. Ktoś tutaj coś mówi. Hollow-eyed faces stare out of the cells. Some meet your eyes, but most look away. There's an almost physical stink of decay and neglect. Please. What are you? Przyjacielem, kim ty jesteś? Sebastian. I'm not sure. It was all so long ago. The last thing I remember, I was drinking with a pale, beautiful elf. We laughed. We kissed. We stumbled back to this palace and then it gets so dark. I woke up here. Like this. Ten elf, który cię to przeprowadził, jak miał na imię? Astarion. I'll never forget him. He called me so many sweet things. My name sounded like music on his tongue. Gdzie są klucze do waszych cel? His stuff. It controls everything down here. But he never sets it down. You'll never get it. Pomogę ci, zabiję Cazadora. You can't. It's not possible. Znajdę sposób. And then? What happens to us? To zależy od was. Jesteście w stanie kontrolować swój głód? I don't know. It's all I've ever felt. I'll try. I promise I'll try. Whatever you do, just do it quickly. I can't go on like this. Dobra. Czy tutaj masz również dzieciaki? Tu są dzieciaki tych, które kazali nam wolnić. Wygląda na to, że wszystko ogranicza się po prostu do ubicia Cazadora. Nie wiem, czy jest jakaś specjalna w tym rzecz. Rafaela też nam mówili, że nie będziemy w stanie zabić. Piękna miejscówka. Dobra. Zobaczmy, czy Leon, Aurelia, Jozen, Daleria. Blady Petras. Ciekawe. Zdawiam się, że może tutaj możemy tutaj Astariona spotkać. Wygląda na to, że mu się udało uciec. Werewolves leave so much to be desired. Wait! No! It cannot be. Were you the one who took my poor Astarion under your wing only to abandon him so cruelly? Hmm.
swoją obronę powiem tylko, że zachował się jak ostatnia łajza. Oh, please, I care not for your petty drama. In truth, you made all of this possible. Now that he is mine once more, I have everything I need. This ritual, this black mass that has been centuries in the making, is finally ready. Witness the birth of the vampire ascendant. Ecce Dominus! Atone if you must, but Zwanie błyskawicy. Anulujmy to. To, że jest pewien problem. Rytualne źródła. Po wyssaniu energii życiowej wampirczego podmiotu twoja szybkość ruchu zwiększa się o 7 metrów, otrzymujesz czasowe punkty wytrzymałości 70, a twoje ataki i czary zadają dodatkowo... Wygląda na to, że musimy pozabijać wszystkich jego... Wszystkie jego źródła. To będzie niezła jatka. Bariera ostrzy. Jeszcze trochę bliżej. To powinno trochę nam pomóc. Trochę wam to zadało obrażeń. Jeżeli oni będą spróbowali przejść, to powinno im troszkę przeszkodzić. Dobra. Ciekawe, czy stąd będziesz miał linię strzału. Na to, że będziemy musieli wszystkich ich po prostu po kolei mordować. Dobra. Masz linię strzału. W takim razie... Okej, urok zmarnowałem, trudno. No chyba jakieś kiepskie rzuty. Dobra. Czy możemy cię teraz zatańczyć? Moglibyśmy chyba. Nie wiem, czy to zadziała. Gdzie jest właściwie Astarion? Jest napisane, że jest wyssanie życia Astarion. O, tutaj jest zombie Astarion, okej. A już myślałem, że go nie spotkamy. Dobra. Co to...
Dodatkowe KB, jedną akcję dodatkową. Może chcemy spróbować ich zamęcić? Spróbujmy ich zamęcić. Dobra, i powoli będę próbował zabijać te ofiary. Dobra. Nie wiem, co się z tobą stało. No, chyba nic miłego. Dobra, przywołajmy żywiołaka. Ostatnio całkiem niezłą pomocą był. Bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przywołali żywiołaka ognia. Dobra. Dobra. Postać mgły, co to ci daje? Jest niepodatna na wszystkie obrażenia niemagiczne. Ten stan usuwa światło słoneczne, okej. Cyk. Dwa punkty obrażeń, nieźle. Kąśliwy wzrok, nie. To zdecydowanie nie chcemy reagować na to. Dobra. Rzućmy jakąkolwiek lampę. I dokończmy tego gościa. Prawie. Strażnik wiary tutaj. Chcielibyśmy trochę bliżej podejść. Nic więcej nie potrzebujemy. Okej, szkoda. Dobra. Spróbujmy jego się pozbyć. Mam pewnie jakąś ładną truciznę. Jeden do 8. Hmm.
Mogę też go spalić. Dobra, momencik. Jak dużo z nich jest jeszcze zamęconych? Kilku, więc nie chcę tego przerywać. Liczyłem na lepsze rzuty. Mogę zrobić jeszcze dodatkowy strzał, ale to cię nie zabije. A, wy macie duże odporności. Okej, nie zauważyłem. Dobra. Będę musiał to przemyśleć, co tu robimy. Czemu by nie? No i przynajmniej powinno ich trochę spowolnić. A, serduszko jest sparaliżowana, nie zauważyłem. Okej, możliwą opcją może byłoby rzucenie na niej swobody ruchu. Ale za późno. Przynajmniej jednego z nich zabić. Spróbujmy. Okej. Prawie się udało. W tym razie podejdź tutaj. Bym spróbował odejść to oberwie. Zbudowałeś sparaliżowany cel, spoko. Wyzwanie błyskawicy. Dobra, jeszcze to zareagujmy na to teraz. Dobra. W istotę spowiedzią wampirczą mgła, nie może się ona poruszać i wykonać żadnych akcji dodatkowych. Jeżeli kazador trzykrotnie zaczerpnie moc ze wszystkich związanych ze sobą w ten sposób pomiotów. Okej. Dokładnie nie rozumiem, jak to ma działać. Dobra. Pomóż nam tutaj. Ciężko.
że powinien spróbować przynajmniej jednego z nich zabić. Próbujmy. Okej. Na pewno to go nie ucieszyło. Dobra. Jeszcze raz możemy spróbować ich zamęcić. Jest szansa, że mógłby zamęcić Cazadora, to by było ciekawe. Spróbujmy. Ha! Zamęciliśmy Cazadora, świetnie. W takim razie teraz użyję sobie niewidzialności. I ucieknę, gdzie pieprz rośnie. Dobra. Stożek zimny. Przydałoby się więcej celi. Przydałoby się też tego gościa zdjąć. Czarodziej na 12 poziomie to nie jest coś, z czym chcemy się bawić. Aura świętego oporu? Okej, część z nich jest nieumarła, więc moglibyśmy spróbować ich odpędzić, ale... Czy niekoniecznie. Jesteś też nieumarły, tak. Ale tak. Serduszko musiałaby się odparaliżować. Dobra, użyjmy błyskawicę i powoli będziesz ich zdejmować, Jaheira. Róbca popiołu. Tutaj. Przydałoby się. Podejdź tutaj, jak on spanikuje. To może go dziabniesz. Czy ty jesteś zamęczony? O, fajnie. Promień mrozu. To jest sztuczka. Nie reagujmy na sztuczki.
Dobra, zrobiłeś swoje, strażniku. Szczęście nadal jest zamęcony. Dobra, spróbujmy duchowych strażników, na ile to zadziała. Dobra. Teraz potrzebujemy, żebyś przeszła się w parę miejsc. Przykład do Cazadora. Oślepiony, fajnie. Dobra. Ty jesteś teraz w zagrożeniu. No nie, możesz odejść bez problemu. Powtórz urok. Na cokolwiek. I ognia. Cała przyjemność po mojej stronie. Dobra. Jozen Astarion Violet. Astariona byłoby najlepiej zniszczyć. Dobra. Ciebie nie chcę ruszać, bo nadal sporo zamęceń jeszcze kontrolujesz. Więc siedź tutaj i podtrzymuj zamęt. Mógłbym też zacząć nim atakować, ale wtedy no jest szansa, że ktoś mnie zaatakuje w odwecie. Może użyjmy olej z guby maga. Powinienem mieć jeszcze przynajmniej jeden. Ciągnijmy tego gościa. Dobra, zapomniałem, że to zużyje nam akcję. Teraz troszkę się odsunę. Dobra, Jaheira. Znowu ognia. Prawie ich ubiłaś. Ty możesz tutaj sypnąć im erupcję. Dobra, podejdź teraz do maga. Chybienie? Pięknie. Koncentracja przerwana, szkoda. Plaga. To może być niemiłe. Dobra. Ja
Może byłeś zamęcony, to i tak zaatakowałaś ją. Dobra, zaryzykuję atak. Dokładnie. Jesteś w stanie trafić w... Staryona jesteś, dobra. Tego przekniemy. Nie masz zasięgu. Trudno, no to wal tak jak widzisz. Albo i nie widzisz. Co już za niefart. O, widzisz jednak. Dobra, to ognia. Dobra. To ci zdjęło akcję dodatkową. Jozen przydałoby się jeszcze zgarnąć. Okej, to może być trochę trudne. Dobra. Z odpędzaniem nie zgarniemy zbyt dużo. Przyda ci się znowu dobra, porządna potka. Pomoc jakimś na dużym poziomie. Jesteśmy trochę rozproszeni. Się ustawił tak, żeby promień słońca przywalił w ciebie i w coś jeszcze. Na przykład w nich. Pięknie. Dobra. Ty masz jeszcze nadal zamęt. One day I'll catch a break. Atakujmy najpierw ciebie. Potem ciebie. Stałeś olej zguby maga. To powinno trochę ci przeszkodzić w czarowaniu. Wezwania błyskawicy. Ładnie. W końcu będziesz mogła czymś się innym zająć. Możemy też spróbować skupić się na Cazadorze. Myślę, że to co zostało jesteśmy w stanie wytrzymać z grubsza. Chociaż parę innych jeszcze jego dupasów przydałoby się ściągnąć.
Dobra. Podejdź do niego. Jakiegoś powodu... Promień mrozu, nie? Jakiegoś powodu nie emituje on strefy zagrożenia. Plaga. Tego raczej zabiję. Spróbujmy to przeciwzaklęcie zrobić, ale... Okej. Wymuszona teleportacja na zombie Astarion. Okej. Tam na źródła 4. Podniosłeś Astariona, co? Dobra. This is my time. Co gdybyśmy rzucili na ciebie słup ognia? Co ty na to powiesz? ...45%. Jest na zręczność. Tak odniesieś już połowę od obrażeń. Dobra, zróbmy tak. Ty się jakoś teleportowałeś do niego. Dobra, podleczmy się. I tak, co możemy z tobą zrobić ciekawego? Ich przydałoby się ściągnąć jakoś. Żeby znowu sprowadzić duchowych strażników. Świetnie. Możesz spróbować do niego podejść. Wziąć sobie odporność na nekrotyczne. Możesz do niego podejść, możesz go nawet ciabnąć. Dobra, i powoli będziemy go może już poddziabywać. Okej, ten nietoperz jest trochę irytujący. Zróbmy falę gromu. Nawet najsłabszą. Tylko musimy trochę podejść. Dobra. I powoli będę szedł w jego kierunku. Dobra, jeszcze drobne leczonko. Ma serduszka.
Powoli będę szedł w kierunku Cazadora. I coś mu będziemy złego robić. Dobra, to sprowokuje atak. Ale... mam nadzieję, że ci nie przerwie koncentracji. Dobra. Wyzwanie błyskawicy... czemu by nie? Pewnie tego żałujesz, co Cazador? Plaga. Sorry. Dobra. Zrzucić jeszcze raz masowe kojące słowo. Możesz też pomoc rzucić, nie, nie możesz tam. Czwarty poziomie, czemu nie? Dobra. Zrzućmy się za Cazadora. Możemy go przekląć, tylko na co? Pewnie na inteligencję. Pewnie rzuca czary inteligencją. ...70%, a twoje ataki 85. No to podejdź i go masakruj. Ładnie. Ładnie. Od niego. Teraz możemy zatańczyć Cazadora. No nie, no straciłem akcję przez nudności, no. Cholera jasna. Dobra, może w następnej turze będziemy mogli go zatańczyć. Jeżeli będzie miał następną turę. Się. No, ciekawe. Jak stoimy, to mu to zajmuje źródło. A, stając w tym miejscu, zdejmujemy jego źródło rytualne, okej. Że wcześniej nie wiedziałem. To ci się nie uda? Dość nikczemnicy, okej. Nie podoba mu się, że ktoś zajmuje jego ofiarę. Okej. Bezśmiertna furia.
postać mgły. Światło słoneczne. Nie wiem, czy możemy w jakikolwiek sposób... Okej, promień słońca już zużyliśmy. Dobra, spróbujmy. Ładnie. Nadal zaklęty? Tak. A to ognie. Okej. Myślę, że coś jeszcze musimy z nim zrobić. Okej. Pozbądźmy się ich i zobaczymy. Dobra, dokończmy go. The great vampire lord looks peaceful, recovering in his coffin. There is no trace of the fury that you fought against. Zbadaj jego myśli. These deathless dreams hold memories of a mortal life once forgotten. Of the boy I was, the man I became, the monster that will not end. I sleep but cannot rest. I live but cannot die. I am eternal, and I grieve. Że niepotrzebnie to robię. Zabijmy go po prostu. Ciach! Ciach! Consummatum est. Ego cecidi. Czy to nie były słowa jego przemiany? But his legacy remains. What to do with the thousands of vampire spawn he created? Może i kosturarz by uwolnić więźniów? Z jednej strony taki Astarion na przykład był równie bardzo ofiarą, co oprawcą. To zrobił, co Sebastianowi zrobił, ponieważ Kasador go do tego zmusił. Gdyby Astarion oczekiwał, gdyby Astarion jakokolwiek... jak to mówić? Nieposłuszeństwo okazał, to potem... No cóż, kary były bardzo złe. A więc jednocześnie tak... Czy ci wszyscy więźniowie są równie ofiarami
jak i są niebezpieczni. Możemy zniszczyć wszystkich wampirów. Nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli ich uwolnią. You did the right thing. All those deaths would have weighed you down. O, dziękuję serduszko. Nothing remains now. Cazador and his machinations are naught but dust. Dobranoc. Nieczesne spętane dusze. Skanuj inspirację. Biada. Okej. Kto to dostał? Drąg plus 2. Otrzymujesz premię do stężytu przeciwko swoim czarom oraz testów atakami. Tajemny wampirsty. Co ty dotknięte twoimi czarami wykonają nieudany rzut obronny. Przeciwko nim zyskujesz PW. Plaga plus 2. Związana broń. Ta broń nie może zostać wytrącona z dłoni postaci i wodącej jej automatycznie powróci do niej, zostanie odrzucona. Okej. Okay. Ciekawe. Czy jest lepszy od ten kostur? Chyba nie. Ale dobra. Weźmy. Gdzie jedna z opcji do Agaila? Myślę się, że pozostali nie mają nic ciekawego. Część z was nawet przeżyła. Macie coś do powiedzenia? Spójrz na nas, jestem wierzony, że jesteście jak ofiarami i możecie odejść. Tak. Stali chyba już uciekli. Cóż, teraz... Trochę przykro mi, że kilku z nich zabiłem. Ale wygląda na to, że chyba brak jego chociaż jednego już powoduje, że Cazador nie może dokończyć swojego rytuału. Nie wiem, nie chciało mi się go doczytywać. Dobra, dzieciaki też już się zabrały. Jest to chyba tyle w tym temacie. Dobra, udajmy się do obozu. Nie możemy się udać do obozu. Na to, że tam jest jakieś wyjście. Okej. Ulma. O, cześć. Ocaliłem wasze dzieci, na pewno jesteście zadowoleni z tego. We ask you to free our children, and you unleash thousands of vampire spawn on the Sword Coast. Why? What madness possessed you? Były niewinne. Niesłusznie byłoby je zabijać. I understand. Although, I wonder how many other innocents will die for your mercy. But you were given an impossible choice. Who's to say what path was right? We will make it our duty to find the spawn that escaped into the Underdark, especially our children. I pray they can resist the urges of their new nature, but we shall see. You have my people's thanks. There will be dark times ahead for us all. But we will stand with you as best we can. Oh, fajnie. Until then, go in peace. Dobra, kolejni sojusznicy. Seems like a good moment to talk. I will find my little ones. Wherever they are hiding, we will see what can be done. No, nie zabrzmiało najlepiej.
Okej, już możemy się stąd dostać? Zdecydowanie. Zasłużyliśmy na odpoczynek. Kawał dobrej roboty. Dobra, momencik. Czy doszli do sojuszników? Nie. Another letter from Orin. O. Okej. Dzięki tobie żelazny tron tyrana leży w kawałkach, a na dnie zatoki, a zamkniętych w nim więźniów została tylko krew na morskiej pianie. Rybacy przez wiele lat będą znajdować soczyste kąski gnomiego mięsa i dekorować nimi potrawy. Doskonale zasiane ziarno chaosu, jakże rozpaczliwe beczołowce, widząc jak ich złoceni obrońcy padają na bruk. Drżą, gdy świątynia tyranii lordziątka wali się, grzebiąc ich pod gruzami. Nadszedł już czas. Bez swoich bezmyślnych manekinów Gortasz jest osłabiony. Zabij go. Resztę strony wypełnia ten sam powtarzany rozkaz. Na dole strony widnieje podpis krwią Orin. A, urocze. Dobra. Czeka nas kolejny odpoczynek. I to chyba tyle, co już mieliśmy do zrobienia. Zostaje już nam tylko Gortasz, odnaleźć smoka, potem Orin, a potem zobaczymy. Na razie tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.